Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na garść nowości w ofercie Militaria.pl. Zaczynamy od sprzętu dla miłośników ASG. Oto karabinek szturmowy Specna Arms SAF-03 Flex. Ten karabinek to elektryczna replika karabinka szturmowego z serii Flex. Został on wykonany z połączenia metalu z polimerem. Na grzbiecie znajduje się szyna RIS 22 mm, która umożliwia zamontowanie dodatkowych akcesoriów, np. celownika optycznego czy oświetlenia taktycznego. Do magazynka karabinka zmieścicie aż 300 kulek i są one wystrzeliwane z prędkością początkową 380 fps. Karabinek został wyposażony w demontowane mechaniczne przyrządy celownicze typu flip-up. Z przodu karabinka znajduje się chwyt przedni wyposażony w montaż typu M-lock. Karabinek posiada możliwość szybkiej wymiany sprężyny, dzięki czemu można jego prędkość początkową obniżyć do 310 fps. Kolejna nowość to buty HX Black Eagle Athletic 2.0 GTX. Buty te są bardzo lekkie i wytrzymałe, przeznaczone są do wypraw terenowych, pieszych wędrówek. Świetnie sprawdzą się podczas długotrwałego noszenia zarówno w mieście, jak i na górskich szlakach. Cholewka została wykonana z wytrzymałego, odpornego na uszkodzenia materiału tekstylnego w połączeniu ze skórą. Buty wyposażone są w membranę Gore-Tex, która odprowadza wilgoć na zewnątrz buta, jednocześnie zapobiega penetracji wilgoci do wewnątrz. System sznurowania buta został skonstruowany w taki sposób, że pozwala na bardzo szybkie sznurowanie i rozsznurowanie butów i ich zdjęcie. Wewnątrz buta znajdują się wyjmowane antybakteryjne wkładki, które zwiększają komfort podczas noszenia. Podeszwa butów wyposażona jest w system HX Absorption, który redukuje wstrząsy oraz zmniejsza obciążenie stawów. Wyposażona jest w antypoślizgowy bieżnik, zapewnia bardzo dobrą przyczepność nawet w trudnych warunkach i jest odporna na ścieranie. Konstrukcja tych butów całkowicie pozbawiona jest metalowych elementów, dzięki czemu możecie w nich swobodnie przechodzić przez bramki kontrolne na lotniskach czy w innych instytucjach. Kolejna nowość to shorty Bermudas Combat MTP Camo pochodzące z demobilu Armii Brytyjskiej. Są to pochodzące z zasobów Armii Brytyjskiej shorty wojskowe w kamuflażu MTP Camo, który jest brytyjską wersją kamuflażu Multicam. Spodnie zostały wykonane z bardzo wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia materiału. Liczne kieszenie pozwalają na przenoszenie bardzo wielu akcesoriów. Mamy tutaj dwie kieszenie biodrowe, dwie kieszenie boczne typu cargo i jedną z tyłu, które są zamykane na patkę z guzikiem. Shorty te świetnie sprawdzą się zarówno do turystyki, jak i na przykład do bushcraftu, ale również miłośnicy militarnego stylu będą mogli nosić je na co dzień. A teraz koszulka termoaktywna Hasta Coolmax MM14 w kamuflażu ukraińskim. Ta koszulka została wykonana z tkaniny Coolmax w kamuflażu ukraińskim MM14. Bardzo dobrze oddycha, szybko schnie i sprawnie odprowadza pot. Dzięki temu materiał zapewnia wysoki komfort użytkowania odzieży podczas aktywności, np. w wysokich temperaturach, a także zimą. Tkaninę, z której została wykonana ta koszulka, wzbogacono o cząsteczki srebra, dzięki czemu ograniczono możliwość namnażania się bakterii. No i przechodzimy do noży. Najpierw nóż składany Joker Pro 10003. Jest to nóż do codziennego użytku, czyli nóż EDC. Posiada głownie o profilu drop point, która została wykonana ze stali narzędziowej D2. Stal ta charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie oraz dobrą odpornością na korozję. Nóż można otworzyć za pomocą jednego palca za pomocą flipera. Blokowany jest blokadą Liner Lock. Okładziny rękojeści zostały wykonane z laminatu G10 posiadającą antypoślizgową fakturę. Nóż wyposażony jest w stalowy klips, dzięki czemu zamocujecie go zarówno na pasku, jak i na kieszeni. A kolejny nóż to nóż z głownią stałą Cold Steel Razor Tech. Jest to typowy nóż outdoorowy, zwany również nożem obozowym o konstrukcji full tank, czyli trzpień klingi przechodzi przez całą długość rękojeści. Głownia ma profil recurve clip point i długość ponad 16 cm. Ostrze wyprowadzono szlifem płaskim wysokim i wykończono metodą satynowania. Klingę wykonano z niemieckiej stali nierdzewnej 4116 Krupp. Stal ta jest bardzo łatwa do naostrzenia nawet w warunkach polowych i długo trzyma ostrość. Okładziny rękojeści wykonano z wytrzymałego kompozytu GFN. Na jej końcu znajduje się otwór na linkę lub rzemień.
komplecie z nożem znajduje się kabura wykonana z materiału Secure X, która dzięki licznym otworom pozwala na multipozycyjne zamontowanie noża zarówno na pasie, jak i na ekwipunku. No i na koniec nowość od Olighta, czyli latarka Perun Mini w kamuflażu Desert Camo. Latarka ta wyposażona jest w diodę Cool White i optykę PMMA TIR, dzięki czemu jej maksymalna moc to aż 1000 lumenów i zasięg do 100 metrów. W trybie minimalnym latarka będzie świecić nieprzerwalnie nawet przez 4,5 dnia. W komplecie z latarką znajduje się specjalny panel, dzięki któremu zamocujecie latarkę na przykład na czapce i będzie ona pełnić funkcję latarki czołowej. Korpus, jak to u Olighta, został wykonany z aluminium lotniczego i ma antypoślizgową fakturę. Latarka posiada normę odporności na poziomie IPX8. Oczywiście w komplecie z latarką znajduje się również pasek do zamocowania jej bezpośrednio na głowie. To tyle na dziś. Ja przypominam Wam, że linki do wszystkich produktów pokazanych w tym filmie znajdziecie w opisie pod tym wideo. A ja na koniec zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia!